Cześć, Kamil Zawistowski z tej strony, sekretyhandlu.pl. Zapraszam. Chciałbym powiedzieć o tym, jak to można powiedzieć, jakie wnioski wyciągnąłem z tego, jak się skończyły moje, albo raczej jak się rozwijały na początku różne sytuacje związane z tymi stoiskami handlowymi w galeriach, stoiskami z wyspami na wyspach handlowych na pasażu. Więc kiedy już zrozumiałem, że muszę to dywersyfikować, że muszę patrzeć, jak duże jest zagęszczenie mojego czasu do opieki nad danym stoiskiem, zacząłem stosować troszkę inny przelicznik, żeby po prostu zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, ponieważ gdy kilka razy z rzędu albo raz co najmniej w tygodniu zdarza ci się zarwać powiedzmy 26-28 godzin bez snu i to cały czas w trasie, cały czas w podróży, to się robi po prostu niebezpieczne, tak? Niebezpieczne nie tylko dla mnie, ale też dla moich bliskich i dla całego otoczenia, tak? Ponieważ nie trudno wtedy o wypadek, kiedy albo o zaśnięcie za kierownicą, kiedy organizm jest tak wykończony. Ale kontynuując jakby cały ten wątek odnośnie tego, jak mi się to wszystko opłaciło, jeżeli chodzi o stoiska w galeriach handlowych oraz jak to ewoluowało później. To wyglądało to w taki sposób, że przez ostatnie lata, kiedy zauważyłem, co najbardziej się opłaca, postanowiłem, że zostanę tylko z dwoma stoiskami. Najlepsze jest to, że niestety ze stoiska w Białymstoku z obu musiałem zrezygnować. Jedno udało mi się sprzedać wraz z asortymentem, ponieważ nie miałem już tak naprawdę tyle czasu, żeby zajmować się dokładnie tą konkretnie wyspą, ponieważ nie dawała ona zarobić tyle, co na przykład inne pozostałe. Dla przykładu powiem, że też może wspomnę o stoisku w galerii handlowej w Łomży. To niestety, ale galeria handlowa w Łomży przez cały grudzień zrobiła tyle sprzedaży, co galeria handlowa w Łodzi przez jeden weekend, piątek, sobota, niedziela. To było niesamowite, no. No ale wiadomo, to są też jakieś tam próby, testy, poszukiwania. Łomża akurat dobrze mi wychodziła logistycznie, ponieważ to jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt nazwijmy to, tak? Bo dokładnie nie wiem ile, kilkadziesiąt kilometrów od Białegostoku, więc bardzo łatwo było zarządzić tym logistycznie, ale bardzo dużo było problemów z rekrutacją, no i de facto z samą mentalnością klientów. Nie wiem dlaczego nie było tam takiej sprzedaży, w ogóle ludzie nie chcieli kupować tych rzeczy. Różnie to bywa, nie mam pojęcia dzisiaj, czemu tak to wyglądało. W Białymstoku musiałem zrezygnować z mojej jednej, z tej najlepszej galerii, w Galerii Białej, z powodów, nazwijmy to, niejako politycznych, dlatego że galeria chyba została sprzedana, albo co najmniej zmienił się dyrektor, zaczęły wchodzić nowe wymogi, których ja nie byłem w stanie spełnić. Czynsz wywindował do góry i to, co było dla mnie niesamowite, to nie dość, że czynsz praktycznie się podwoił, ponieważ na początku było 5500, później miało być to już prawie 10 tysięcy, to jeszcze uwaga, ja to nazywam takim powiedzmy haraczem, ponieważ trzeba było oprócz czynszu płacić jeszcze 5% od obrotu, który został wygenerowany, nie od zysku, od obrotu, który został wygenerowany na danym stoisku. Co tam już w ogóle nie było sensu, nawet nie miałem zamiaru się z tym kłócić, po prostu I'm out, tak? Po prostu wychodzę, koniec z tym. W rezultacie to już był chyba rok 2014, tak, kiedy to wszystko sobie ustabilizowałem do dwóch tych stoisk. No, zaczynałem od jednego, od dwóch, przeszło przez 10, skończyło się też na dwóch. I powiem tak szczerze, że dzisiaj tak z perspektywy czasu patrzę, czy żałuję, tak, że spróbowałem tych pozostałych, to zdecydowanie nie żałuję, ponieważ nie wiedziałbym, jak je wybrać. A tym sposobem udało mi się po prostu zachować dwa najbardziej lukratywne stoiska. Było to stoisko w Łodzi i w Częstochowie. W Łodzi o tyle mi było fajnie, ponieważ miałem możliwość, żeby ten kolega, z którym wcześniej się dogadywałem, mógł możliwość przetrzymać u siebie w garażu, ponieważ mieszkał w szeregówce towar, jeżeli chodziło o kwestie rozsyłki, tym bardziej, że pod Częstochową miał rodziców, więc zdarzało się tak, że po prostu na moją prośbę był w stanie podwieźć do danej galerii trochę towaru, a jak jechał na weekend do rodziców, to jeszcze i do drugiej galerii, Galerii Jurajskiej w Częstochowie zawoził ten towar. Więc to było dla mnie bardzo, bardzo wygodnym układem i bardzo Ci dziękuję, Jacku, za to, że mogliśmy tak zrobić do dzisiaj. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. I co z tego wynikło? I tak naprawdę, kiedy
spojrzeć na to, powiedzmy od tego roku 2014 do roku, do końca grudnia, w zasadzie chyba do końca, załóżmy, że tak, do końca grudnia 2017, tak zawiesiłem się, bo zastanawiałem się, czy to nie było złożone stoisko ostatnie 6 stycznia 2018, ale po prostu tak będzie łatwiej z datami, że do końca grudnia 2017, to po prostu miałem wrażenie, że ta tendencja na początku jest jako tako, powiedzmy, stała, że dało to zarobić po prostu swoje, było to opłacalne. Oszczędzałem się już ze zdrowiem, jeśli chodzi o takie rzeczy. No i zacząłem już wtedy kombinować, czy tak naprawdę nie byłoby sensu przenosić się z tym wszystkim jednak do internetu, ponieważ coraz więcej ludzi zaczęło mieć smartfony, zaczęły wchodzić czytniki kodów kreskowych, więc ludzie porównywali ceny na Ceneo i na przykład na galerii sobie oglądali, a i tak sobie zamawiali online, więc widać było. To są jawne tak naprawdę informacje, które pytaliśmy klientów, dlaczego nie kupił, nie? Powiedział, że sobie kupię online na przykład, nie? Pod tym kątem. Więc to wszystko zaczęło, jakby widać było, że cała ta technologia, cała ta sprzedaż przenosi się do internetu i to bardzo, bardzo szybkimi krokami. Jeszcze wtedy nie sądziłem, że aż tak szybkimi, więc powoli zaczynałem, pomimo iż cały czas byłem w tym miejscu, to zacząłem szukać jakiejś innej perspektywy. Tym bardziej, że jak na przykład miałem znajomego w Warszawie, który miał stoisko w Galerii Mokotów, on w ogóle już z tematu się wycofał wcześniej, bo zaczął się zajmować jakimiś innymi, bardziej lukratywnymi dla niego sprawami. Więc tak naprawdę nie miałem już kogo się poradzić, ale już z takim bagażem doświadczeń sam bym mógł nawet doradzać wtedy, w jaki sposób to wszystko zrobić. Między innymi właśnie kilka stoisk, które udało mi się odsprzedać, nawet wraz z towarem. Też można powiedzieć, że pomagałem prowadzić w pewnym sensie, czy to nawet oglądałem, doglądałem, jak to wygląda, czy to nawet po prostu w formie takiego doradztwa, jak to najlepiej by mogło wyglądać. I finalnie skończyło się to, moi drodzy, tak, że robiłem to aż do granic opłacalności, że właśnie w końcu, na samym końcu roku 2017 skończyłem z tymi galeriami, ponieważ po pierwsze jedna z tych galerii już, znaczy w ogóle w 2017 już miałem tylko jedną w Łodzi, utrzymała się, ponieważ miałem bardzo duży konflikt ze Smykiem, dosłownie z grupą Empik, ponieważ najwięcej ludzi było tam, gdzie był blisko Smyk, a ja tak stawiałem te galerie, te stoiska, żeby po prostu transfer ludzi, którzy byli nastawieni na zakup zabawki, przychodził przeze mnie, tak? I niestety dostałem oficjalne pismo, że po prostu stoisko ma być zlikwidowane albo przesunięte. Dostałem nawet pismo od Smyka, ponieważ Smyk groził danej galerii, że się po prostu wyprowadzi. Było to właśnie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. W roku 2016 spróbowałem innego miejsca, jeszcze w roku 2015 spróbowałem innego miejsca, w sensie zostaliśmy przestawieni na pasażu, co było jako tako, ale widać było, że jest słabiej. W roku 2016 kolejne miejsce i to już było bez sensu, bo nawet nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, czy tamta sprzedaż z tego okresu akurat, z tego grudnia 2016 dała zarobić, czy nie. Ale jak dobrze, jak wspominam, to było plus minus, tak? Albo na minusie, albo na plusie 1000, albo 2000 zł, więc to było dla mnie po prostu oczywiste, że obcinamy temat i nie ma co w ogóle tego dotykać. Jeśli chodzi o galerię w Łodzi, która się trzymała najdłużej, zaczęły pojawiać się problemy związane z tym, że to stoisko, po prostu meble się starzeją, tak? W ogóle w międzyczasie wyszła taka sytuacja, że znowu zmieniły się zasady, trzeba było meble przemalować na biało, ta farba odskakiwała, odpryskiwała się, trzeba było te meble obklejać, co też pamiętam, że samo obklejenie mebli za materiał kosztowało mnie prawie 1000 zł, plus jeszcze niezliczone godziny, kiedy to tutaj po prostu kleiłem, więc to było niesamowite, po prostu szczerze, to troszkę się cieszę, że to umarło śmiercią naturalną, można powiedzieć, że to wszystko tak się przeniosło, ponieważ bardzo mocne obciążenie psychiczne to na mnie wywierało, więc można powiedzieć, że w tym kierunku to szło od razu, żeby przenosić się po prostu gdzie indziej, czyli właśnie do internetu. I wyszło to właśnie w taki sposób naturalny, że nawet nie musiałem się zastanawiać, gdzie iść dalej. Po prostu wystarczyło na początku przełożyć jakby ten cały model sprzedaży zabawek do internetu. Wiadomo, że tam już nie było takich zysków, nie było już takich marży, że razy 3 albo razy 4. Nie oznacza to, że tak naprawdę
było gorzej, ponieważ dużo większy wolumen był, tak? Jedno stoisko handlowe, ile jest w stanie obsłużyć klientów w ciągu dnia? Tak, tak zastanówmy się. Jak masz na przykład stoisko otwarte od godziny 9 do 21, to masz 12 godzin. I jak najbardziej to działa tak, jak sobie się spodziewasz, że od pierwszej, powiedzmy, od godziny 9 do 10.30 to się nie dzieje nic. Później tam ludzie wskakują na lunch, na obiad, coś tam, jakieś spotkania, to coś tam się dzieje. Później znowu jest martwa godzina. Od godziny 18 do 20.30, wow, niesamowita ilość, po prostu wtedy się dzieje cały temat. Mówimy o dniu poprzednim, nie mówimy to oczywiście o piątku, sobocie ani niedzieli, bo tam sprawa jest troszkę inna, ale to ze zrozumiałych względów. No i w momencie, kiedy masz przez te kilka godzin tak naprawdę tylko sprzedaż, to zastanawiam się, ile ty jesteś w stanie obsłużyć wtedy klientów, tak? No, nawet nie mówię ty, ale twoi pracownicy czy ktokolwiek. Jedno stoisko, ile jest w stanie wybić paragonów i tak dalej. Albo nawet inaczej, jedno stanowisko kasowe, albo jedno obsługa klienta. No to 100 klientów w ciągu dnia jest do zrobienia, naprawdę, jest do zrobienia, ale 1000 już nie. No, nie ma po prostu siły, żeby przerobić. Nawet jeżeli wszystkie zsumujemy te 12 godzin i podzielimy je na 100, zobaczymy, ile tam jest po prostu minut na obsługę klienta, to nie da się tego po prostu zrobić. Tak szczerze mówiąc, na innym stanowisku kasowym. Tak, bo nie mówię, że jeżeli masz na przykład cały pasaż, tak jak jest w jakichś tam większych sklepach, typu Zara czy coś, że masz kilka pięter, tu kasa, tam kasa, tutaj ktoś podskoczy, to wtedy bez problemu. Ale kiedy porównasz to na przykład z internetem, to nawet teraz, kiedy ja to nagrywam, kiedy sobie rozmawiamy, to coś się dzieje w tle, tak? Zamówienia wpadają. Zamówienia się generują, tak? W tym momencie, kiedy nagrywam, jest to akurat sobota i w poniedziałek wszystkie te zamówienia zostaną zrealizowane. I nieważne tak naprawdę, czy to będzie jedno, 10, 5, 50, 100 czy 1000. Po prostu one wpadają do jednego worka. I to jest właśnie to. Wtedy już zacząłem myśleć tymi kategoriami. Tym bardziej, że wiedziałem już, zacząłem rozumować, patrząc po tym, co się dzieje za granicą, że zostaną obcięte możliwości handlu w niedzielę w galeriach handlowych, co tak naprawdę byłoby totalnym strzałem w kolano, żebym został tam do dzisiaj, ponieważ w niedzielę działo się najwięcej, jeżeli chodzi o sprzedaż, tym bardziej, że teraz mamy, kiedy to nagrywamy, to mamy sobie tak to ustawione, że są tylko jakieś wyjątkowe niedziele w roku umożliwiające możliwość handlu, dające możliwość handlu, a wszystkie inne są obcięte. Jest ostatnia niedziela miesiąca chyba tylko, że może być sprzedawane, a w przyszłym roku już ma tego nie być w ogóle, że tylko kilka wybranych niedzieli i koniec. Więc tym bardziej byłem przekonany, że gdzieś trzeba pójść. Tak? Najlepsze jest to, że jakby sumując to wszystko, udało się zarobić z tej galerii dość fajną sumę pieniędzy, ale nie było jakby czegoś takiego, że na sam koniec jakby ta suma została i dobra, to trzeba gdzieś ją konkretnie super zainwestować. Trzeba było to w taki sposób wymyślić, aby mieć dostęp do bardzo dużej ilości towarów bez konieczności kupowania ich. Ponieważ o ile wcześniej był jakiś doradca, który mógł mi powiedzieć, tak, jak to zrobić, albo mógł coś podpatrzeć, jak to wygląda, to tak to w przypadku internetu już do końca nie wiedziałam, jak to ma wyglądać. Więc to, co zacząłem robić, to po prostu szukałem możliwości, gdzie mogę tak naprawdę dostać ofertę, bo to i tak wszystko się dzieje wirtualnie, tak? Tego nie widać, to nie jest półka sklepowa. Gdzie mogę dostać ofertę, w jaki sposób, żeby móc to wszystko wystawić, zaprezentować i móc tak naprawdę sprzedać w momencie tak naprawdę, kiedy móc w tym momencie kupić i wysłać w momencie, kiedy klient dopiero już za to zapłaci. I wtedy zacząłem się interesować dropshippingiem, właśnie modelem sprzedaży, kiedy tak naprawdę cała obsługa logistyczna, magazynowanie, wysyłka jest po stronie hurtowni, dostawcy, a ty w zależności od tego po prostu, czy masz podłączenie do internetu, siedzisz sobie z laptopem czy z komputerem stacjonarnym i obsługujesz te wszystkie zamówienia. I oczywiście jak ja zaczynałem, to najbardziej naturalnym ruchem było to, żeby zająć się zabawkami zdalnie sterowanymi, ponieważ z tego się wywodziłem, można powiedzieć, i od tego się zaczęło, ale też nie byłem w stanie tak naprawdę, jak już później miałem okrojoną jakby ofertę do 40 kilku modeli, nie byłem w stanie zgadnąć, które będą super, a które nie. I nie chciałem się towarować, ponieważ nie chciałem marnować gotówki na to wszystko, więc zacząłem tworzyć infrastrukturę. Właśnie zacząłem podłączać te sklepy, te hurtownie dropshippingowe i zacząłem szukać tego w taki sposób, aby móc wyłuskać te wszystkie perełki. I pamiętam właśnie, że najlepsza taka jakby sytuacja, która pokazała mi to wszystko, to było
to był moment, kiedy miałem podpiętych łącznie, wystawionych na Allegro 12 tysięcy, ponad 12,5 tysiąca aukcji, ponieważ jak zacząłem się tym interesować, to jeszcze wtedy było coś takiego jak opłata za każde wystawienie aukcji, była opłata za chyba każde 10 czy 14 dni i tak jak sobie liczyłem, kurde, 12 tysięcy razy nawet te głupie 20 groszy, czy ile, nawet coś, to są miesięcznie, to są niepotrzebne pieniądze, tak, do wydawania. A później Allegro zniosło tą opłatę i wtedy to było woda na mój młyn po prostu. To było takie zielone światło, wystawiłem niesamowicie szeroką ofertę i uwaga, z tych 12,5 tysiąca aukcji to, co się sprzedawało, to było zaledwie, albo i nie zaledwie, 1250. To jest około 10%. Tak zaokrąglam te końcówki, ponieważ do końca nie pamiętam konkretnej liczby, ale 10% aukcji sprzedawało, tak? I z tych 10% tylko tak naprawdę 35 robiło połowę całej sprzedaży. Ale w życiu bym się nie dowiedział, które to są te 35 aukcji, które to są 35 produktów, gdybym nie wystawił tego całego grona. W życiu bym nie wiedział, porównując do historii z galeriami, które galerie będą miały najlepsze przełożenie pod kątem inwestycja-zysk, nazwijmy to tak w skrócie, żeby się nimi zainteresować, gdybym ich nie wystawił aż tyle. I tutaj działa to dokładnie tak samo. Najpierw trzeba zrobić masę, potem robimy rzeźbę. Najpierw robimy jakość, potem przez takie ćwiczenie tego wszystkiego dodajemy ci, czyli do jakość dodajemy ćwiczenia, mamy sobie jakość. I tak to właśnie powinno wyglądać. To jest tak, że w momencie, kiedy już wyszukasz te swoje perły, jesteś w stanie tak naprawdę zbudować sobie coś na zasadzie takiego buforu, ponieważ uważam, że ten proces poszukiwawczy nigdy nie powinien się kończyć. Często można tak pomyśleć, że o, dobra, już znalazłem, o, to ja już sobie odpocznę, nie? Możesz, oczywiście, nikt ci tego nie zabroni, ale czy na pewno warto? Chodzi mi o to, że idąc dalej w tym kierunku, jesteś w stanie cały czas iść, cały czas się rozwijać, później jesteś w stanie tak naprawdę poszukiwać tego więcej, a może nawet tworzyć własne marki, kiedy już widzisz, że dany moment, że dany produkt chwyta i nic nie zapowiada się na to, żeby on miał przestać chwytać. Więc zastanów się nad tym, czy to jest na pewno dobra droga, żeby iść w taki sposób klasyczny, takiego klasycznego handlu, że najpierw kupujesz na stan, wystawiasz i patrzysz, co się dzieje. Uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie na dzisiejsze czasy i na dzisiejsze możliwości technologiczne, jakie daje nam internet i właśnie ta sprzedaż prowadzona przez internet w formie dropshippingu. A raczej powinniśmy się skupić na tym, aby szeroko, pójść szeroko, 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 jak wielkie koryto rzeki z tą całą ofertą, aby móc wyłuskać te swoje perełki.